Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing oraz test. Takiej oto lampki akumulatorowej Parkside z Lidla. Jest to model PTSA 12A1. Zapraszam do oglądania. Co my tutaj mamy? Lampka ma 120 alumenów, 1 W. I zestaw tutaj w tym kartoniku nie zawiera ani akumulatora, ani ładowarki. To musimy sobie zakupić osobno. Mamy 3 lata gwarancji, tak jak w większości urządzeń Parkside'a. Tak tutaj ta lampka się prezentuje. Tutaj nazywa się to akumulatorowa lampa robocza LED 12V. Mamy właśnie dioda świetna LED, świeci o zimnym białym świetle roboczym. Producentem tej lampki jest Compernas. Do tej lampki jest potrzebny akumulator 12V Parkside. A. Albo taki, albo 4, 4Ah. Ok, także otwórzmy, zobaczmy co jest w środku. Tak oto ta latarka się prezentuje. Tutaj mamy... Włącznik i wyłącznik, stopień naładowania akumulatora. Data produkcji to jest czerwiec 2022 rok. Tak ona się prezentuje, ta latarka. Właśnie tą jedną diodę, jednego wata. I w środku instrukcja obsługi. Zobaczcie, jaka, jaka gruba instrukcja obsługi. Szkoda, trochę papieru, no ale trudno. Nic więcej w opakowaniu nie mamy i nic tutaj nie mamy żadnej regulacji tej soczewki. Nic tutaj się nie reguluje. Prosta lampka. Jeszcze tylko dodam, że kosztowała mnie 50 zł i nikt nie sponsoruje tego filmu. Tą lampkę kupiłem z własnych środków. No ale dobra, zobaczmy, koniec gadania. Zobaczmy, jak, jak to działa. Czyli, tutaj, wkładamy sobie ten akumulator 12V. On jest w pełni naładowany. Tak to wygląda. Jeszcze możemy sobie zmierzyć tutaj długość. Zaledwie 15,5 cm. Hamiamy. Zobaczmy, jak świeci. I zobaczcie. Tutaj mamy właśnie ten wskaźnik naładowania akumulatora. I świeci nam ta lampka. Czekajcie, wyłączę tutaj wszystkie światła. Jak widzicie, jest tu całkiem ciemno. Teraz zapalimy sobie tą latarkę. No i jak widzicie, fajnie oświetla. Ciężko tak powiedzieć, ale <laughs> bardziej punktowo, ale fajnie, bo oświetla, zobaczcie, punkt, a potem też jest i na y, szerokość. Y, także nie jest to jakoś tak bardzo punktowa. Tutaj, na przykład, porównajcie sobie <laughs> tą latarkę. A tutaj od góry mi świeci ten reflektorek z Lidla, który mamy na kanale. Test tego reflektoru jest na kanale. Tutaj w prawym górnym rogu. I porównamy sobie właśnie ten reflektor z tą latarką. Tylko że od razu, zanim zarzucicie mi, że nie ma co porównywać reflektora do latarki, to powiem tylko, że to jest cenowo bardzo podobnie. Wychodzi bez akumulatora. Także tak porównam, jak to działa. Z takiej samej wysokości właśnie teraz zobaczymy y, latarkę, tą, tą, teraz świecę latarką, a teraz włączę tą ten reflektorek. Reflektor fajnie świeci, bo on ma mm, szeroki ten kąt, ale jeszcze oprócz tego on ma, on ma tutaj 480 lumenów, więc tutaj nie ma o czym w ogóle mówić. Mamy 4 amperogodzinowy ten akumulator, i jak widzicie, też można. Można sobie tak postawić, jest stabilniej, także też można, tylko że to już tak nie jest dosyć nie jest wygodne, ale jak ktoś potrzebuje y, strasznie długo używać to polecam właśnie 4 amperogodzinową baterię, też można używać. Jeszcze jedna sprawa, bo zapomniałem powiedzieć, jakie są y, czasy y, pracy. Słuchajcie, nie potrafię znaleźć w instrukcji danych dotyczących godzin użytkowania na akumulatorze. Spróbuję znaleźć te informacje na stronie online. Idziemy teraz, pójdziemy teraz na dwór i yy, spróbujemy, właśnie jak ta latarka świeci. Zobaczymy. Porównamy sobie z tym reflektorkiem. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na dworze, ciemno jest, także zapalmy tą latarkę. To jest 6 metrów, tak wygląda. E, powiem Wam, że tutaj kamera tego nie oddaje, natomiast jest dużo większy okrąg. E, jeżeli widzicie, to e, ten punkt to jeszcze spokojnie na e, tutaj rozświetla. No niestety, nie wiem, czy tu się da na tej kamerze ustawić. Tak świeci z akumulatorem 2A, tak świeci z akumulatorem 4A. Dobra, także teraz zapalam tą latarkę jeszcze raz. Tak świeci. Ona serio ma dużo szerszy kąt. Nawet jakby tak porównać, to czekajcie, dotąd sięga, dotąd. No to nawet jak tak świecę, to ten okrąg z tej latarki obejmuje praktycznie całe obiekty. Tak to świeci, a teraz zapalmy, zapalmy ten reflektorek. No, tutaj wiadomo, 480 lumenów, a 180 czy tam 120, czy ile tam było, robi swoje. Zobaczcie jeszcze, jak ta latarka tak z bliska świeci. Tak to wygląda. Także bardzo fajnie to oświetla. Naprawdę nie jest zła ta latarka. Jak widzieliście, bardzo fajna lampka, latarka, lampa warsztatowa, jak to można nazwać. Wiadomo, nigdy latarek za wiele. Zawsze się może przydać gdzieś na spacer, wyjść czy przy samochodzie podłubać to, coś sobie doświetlić. Natomiast do dubania przy samochodzie bardzo polecam tom. To jest naprawdę niezastąpione, ale żeby coś sprawdzić, odczytać, to jako bardzo fajna latarka. Za 50 zł, znaczy, bo 50 zł latarka, nie? A zestaw akumulatora z ładowarką, to za ten cały, za tą jakby latarkę z akumulatorem trzeba by było zapłacić gdzieś ze 160 zł, no to to jest kompletnie nieopłacalne, moim zdaniem, za tą cenę na pewno mamy dużą, lepszą latarkę jakąś inną i mocniejszą natomiast jeżeli już macie system Parkside X12 V Team, to bardzo polecam dokupić sobie taką latarkę aczkolwiek powiem tak Mogłaby być mocniejsza. Za te, za te pieniądze i za te gabaryty mogliby tu dorzucić czy, czy jakąś lepsze ledy, czy, czy dwie. Na przykład, no, mogłoby być więcej tych lumenów. Może kolejne wersje będą mocniejsze. Jak się uda, to będziemy testować. Także cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich filmów. Widzimy się w kolejnych moich produkcjach. Dzięki, trzymajcie się, cześć!